Cześć, czołem i witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Yamadeus, a to jest Mindtown, sezon drugi, odcinek trzeci. Cóż, dzisiaj chciałbym wam pokazać, co ostatnio pojawiło się w moim... W moim Mindtownie, no. Cóż, nie w moim mieście, w okolicach mojego miasta. Bo tym razem zająłem się bardziej okolicami tutaj bagiennymi niż ogólnie miejskimi, ale już w przyszłym odcinku zajmę się bardziej dobudowywaniem miasta. I już proszę, od razu widać, że kilka rzeczy się tutaj pozmieniało. No cóż, pojawił się tutaj domek jeden i tutaj, i jeszcze tam w oddali. I cóż, od razu chciałbym wam powiedzieć, że jeszcze nie wszystkie domki są powykańczane w 100%. Przepraszam was bardzo za to, niestety nie miałem aż tak dużo czasu, jakbym się spodziewał. Oraz nie ma tutaj, na przykład będzie zagroda dla świń. Świń niestety nie mam, ponieważ nie mam marchewki i z tym byłby naprawdę spora, z tym będzie trochę problemu. Nie wiem, za ile będę mieć. Tutaj natomiast znajdują się kury, a to, co tutaj widzicie, to taki kurnik. Prowizoryczny trochę. Też nie wiem. Możliwe, że ulegnie zmianie jakiejś, ale ciężko było zrobić, raczej wykombinować coś na tyle małego. Coś na tyle małego, żeby się tutaj zmieściło na tym terenie. Ale chyba w miarę będzie pasować tym kurom. One raczej nie narzekają. Tutaj mamy krówki. Tutaj trochę zboża. To zboże jest ogólnie dla zwierząt, jako pasza dla zwierząt i ewentualnie także dla ewentualnego tutaj wieśniaka, który będzie tu mieszkać. Dla niego no z tego zboża sobie upiecze chlebek i będzie mógł spokojnie żyć. Tutaj natomiast co? Melony, trzcina cukrowa i większa farma zboża. Natomiast tutaj będzie znacznie więcej owiec. Na razie póki co to jest gdzieś takie na trzecia, pewnie będzie ich więcej, bo będę potrzebować bardzo dużo wełny. A swoje miasteczko stąd ładnie wygląda. Już po lewo widać jakby nowy budynek dobudowany, ale to zaraz do niego przejdziemy. No i cóż, to się tak ładnie prezentuje. Natomiast na bagnach tutaj trochę drzew pozasadziłem, chociaż jeszcze by się przydało ich tutaj trochę dorzucić. I porobiłem takie dróżki, ścieżki, o i jest jeszcze, o kurde, nie wczytało mi się. I zrobiłem tutaj jeszcze taki drewniany mostek, tylko oczywiście się jeszcze nie wczytał. Natomiast, o kurde, nie wczytują się jeszcze wszystkie czanki. O. To akurat tu zbędne jest, bo dynie już rosną w jedną stronę, proszę. I tu będzie druga farma i tutaj się znajdują dynie. I ziemniaki. Ziemniaków jest sporo. Natomiast tutaj, ten kawałek pustej przestrzeni, który się znajduje tuż przed domkiem, będzie trzeba zagospodarować dla ewentualnej przyszłej hodowli marchwi. Ale na razie póki co marchwi nie ma, więc będzie trzeba potem to jakoś... No co jest? Czanki się nie wczytują. I się tworzy taki efekt X-raya. O! Czytało się. Proszę, mamy tutaj drugi mostek. Drugi taki drewniany most. Taki bardziej dla tych osób, które mieszkają tutaj, na tych terenach takich podmokłych, bagiennych. Chociaż, jakby się tak zastanowić, to przecież tutaj jest jeden most. Ci wieśniacy musieliby iść na targ, gdzie musieliby ewentualnie sprzedać swoje plony i tak dalej. Płacić dziesięcinę, czy jak to tam. Po prostu. No cóż, tutaj się znajduje taki mostek, ewentualnie dla tych, którzy by chcieli znaleźć się tutaj, po tej stronie, ponieważ tutaj dalej będzie szła ścieżka. A co tam dalej się wybuduje? A to już zobaczycie kiedyś w przyszłości, jak mi się uda. Tutaj natomiast takie podwyższenie, że miasteczko i tak dalej, że tutaj takie figo fago, za przeproszeniem. Znajduje się tutaj miasto. Nie? Oczywiście tutaj pełno jest jeszcze niepodokończanych rzeczy, to znaczy nawet jeszcze nie zaczętych.
tutaj znajdują się działeczki na przyszłe domki i tutaj będziemy się przechadzać po uliczce wypełnionej domkami. Tutaj natomiast będzie się znajdować most, ale to jeszcze w jakiejś przyszłości. Nie wiem, czy niedalekiej, czy dalekiej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Cóż, natomiast co się zmieniło tutaj na targowisku? Zmieniłem trochę fontannę i jako tako stała się taką... Nie wiem, jak to nazwać. Jak nazwać tą fontannę. W każdym razie to nie jest fontanna taka, gdzie woda z góry czy w górę leci i opada, tylko po prostu wylatuje tutaj z tych dziurek i tak dalej, gdzie mogą przyjść, ochłodzić się, no może nie wiem do końca, czy napić się tej wody, chociaż w takich miastach w zachodniej Europie normalnie można wodę, która wylatuje prosto z źródła, czerpać i pić, się ochłodzić. Więc może ma to jakąś przyszłość. Tutaj będzie kolejny domek, a tutaj kochani się coś znajduje. Co to za budynek? Taki jakiś dziwny, jakiś mało taki ozdobny, bez okien, no ewentualnie na górze są jakieś okienka. Kochani, to jest mój magazyn. Mój magazyn, który ma poddasze bardzo duże i dalej się nie znalazłem, jakby to powiedzieć. Nie mam pomysłu, jak zagospodarować to poddasze, bo jest naprawdę spore i tam można by było jeszcze pomieścić drugie tyle, co tutaj. Natomiast mój prowizoryczny magazyn, który znajdował się w jednym z piwniczek na targowisku, w domku przy targowisku, to jest cały tak właściwie praktycznie jego skład. I tutaj, kochani, to jest jeden przedsionek, a jest ich tutaj aż cztery, więc jestem zadowolony. Jest tutaj sporo miejsca i na pewno sporo rzeczy mi się tutaj zmieści. Natomiast poddasze zostawiam ewentualnie do waszej dyspozycji. Co wy byście tam zrobili? Możecie pisać w komentarzach. Natomiast tutaj zrobiłem taki tunel pod masywem górskim. Tutaj jest takie przejście. Na razie póki co tylko przejścia nie będziemy wchodzić. Tutaj znajduje się jakby druga część. Oczywiście tutaj kraty, tylko tego, że niby mogą zejść w dół. I zamknąć można to przejście, żeby nikt niepowołany tędy nie przeszedł. Chociaż inteligencja chyba by na tyle pozwalała, żeby po prostu przejść tą górę na górze i przejść nad górą po prostu i dojść do miasta, ale cóż, zobaczymy, co jeszcze się tutaj wytworzy. W każdym razie na tych tutaj kurkach, czy raczej pagórkach, powstanie ewentualnie zamek składający się z dwóch części, ale to już zobaczycie potem. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeżeli odcinek w jakikolwiek sposób się wam spodobał i to, co tutaj robię, to nie zapomnijcie o kciuku do góry, który mnie bardzo mobilizuje do dalszej pracy i przepraszam was bardzo za to, że nie było, bardzo długo nie było odcinka i że także mało zostało zrobionych rzeczy tutaj, ale już teraz zabieram się bardziej tutaj za ewentualne miasto, nie zapominając oczywiście o tamtym, co tam się dzieje. To znaczy o domkach na bagnach i tak dalej. No cóż, dzięki i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się.